gameplaye do tego odcinka łapałem się na tym, że stwierdzałem, że nadal te gry dobrze wyglądają, że one właściwie wyglądają tak samo, znaczy może no nie wyglądają tak jak najnowsze tytuły, jak Fallout czy tam inne tego typu gry najnowsze, ale nie wyglądają źle, nie odrzucają, tak jak na przykład gry z lat 90. Oczywiście te lata to też galopujący progres If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clear. Take the plane. Okay, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. One DEA, one FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody, watching nobody. Know what I mean? Go. Gier. Po części whatever, była to bijatyka, a po części była to gra przygodowa. Można powiedzieć taki mini sandbox, chociaż tam poruszaliśmy się pomiędzy wyspami takim specjalnym statkiem. Ale sama gra była całkiem niezła. Wcielaliśmy się w Jade, która... przebywała na takiej jakiejś tam planecie i na tej planecie następował atak jakichś takich ufolutków i planetę broniły jakieś takie oddziały specjalne, które potem się okazywało, że były złe. No już nie pamiętam dokładnie fabuły, to nie jest istotne. Wiem, że dzień miał taki Znaczy na pewno grałem w pirata, ale nie pamiętam od kogo miałem. No dobra, lecimy dalej. Drugą grą, która też moim zdaniem była fajnym tytułem, chociaż dzisiaj mocno zapomnianym, jest Armed and Dangerous. Była to strzelaninka, działa się w takich lodowych klimatach, trochę jak Lost Planet. Oczywiście tam była to taka strzelaninka z jajem, i to z takim ogromnym jajem. Pamiętam, że miała fantastycznie śmieszne przerywniki filmowe, które były robione co prawda na engine z gry i one były... Get you again, Carl! You have to sleep. I could have killed you in nine different ways! Montowane, że wake up. Super. I chyba to była gra, słuchajcie, twórców obywatela i towarzyszyło nam parę postaci, które pomagały nam w trakcie rozgrywki. Taki robot, który był na Centuriona, był taki
nie wiem, czy to był jakiś taki bubr, czy jakiś taki chomik. Ogólnie sama gra była naprawdę mega, mega prześmieszna i przede wszystkim to, o czym błyszczała gra, to niesamowite bronie. Bronie, które do dzisiaj... Gosh, I remember that day like it was yesterday. Jennifer looked so beautiful. I knew I'd love her forever. She's driving along the canyon. Telewizor, albo wrzucaliśmy mikrofal do mikrofali jajo, które miało wybuchnąć, albo albo dolewaliśmy mu do browara środku na przeczyszczenie, on potem leciał do kibla, a w kiblu mogliśmy na przykład schować mu papier i tak dalej, chodziło o to, żeby tego sąsiada wyprowadzić z równowagi i tam były jakoś punkty, jeżeli te poszczególne rzeczy, które go wkurzały, jakoś się łączyły ze sobą, on, jego poziom wkurzenia wzrastał i to wtedy dostawało się więcej punktów. Pamiętam, że gra była naprawdę śmieszna i fantastycznie zrobiona, ponieważ one były naprawdę, to były fajne, ale były zainteresowane i wyglądało to całkiem nieźle, taka komiksowa grafika, bardzo śmieszne animacje, kiedy tego Oblecha tam cały czas coś wkurzało i on wpadał w te nasze pułapki. Gra była naprawdę sprytnie zrobiona na bardzo prostym pomyśle i udało się ją skończyć w bardzo niedługim okresie czasu, ponieważ jeżeli poznałeś schemat poruszania się tego łysego dziada, to już potem było dosyć prosto, ale i tak gra naprawdę fantastycznie się sprawdzała podczas rozgrywki i do dzisiaj ją bardzo, bardzo wiosło. Let's get together and face it.
been spotted. What that mean? The pizza will send somebody in the area to go check you out. Drop your stick. Hey, man. Chrome był pierwszą taką grą, która, i powiem wam szczerze, kurczę, no to się naprawdę odpalało i to było takie wow. To naprawdę, kiedy poruszało się po ogromnym terenie, dodatkowo był tam zaimplementowany fajny ragdoll z fizyką, więc jak strzeliłeś jakiegoś wroga ze snajperki w czachę, to on tam parę fikołów w powietrzu zrobił. Były poruszanie się tymi samochodami, słuchajcie, wsiadało się w furę i tą furą można było strzelać. Troszkę jak Halo, myślę, że tutaj wzorowali się, czy też inspirowali się twórcy właśnie serią Halo. No i te budynki, słuchajcie, do tych budynków można było wejść i to one były wielopiętrowe. Kurczę, jaka to była dobra gra pod kątem graficznym, bo pamiętam, że wtedy, gdy wyszła za pierwszym razem, tam sporo było problemów, ponieważ dopiero jakieś tam patche wyszły, które usprawniały rozgrywkę, naprawiały błędy, ale gra mi się tak, słuchajcie, podobała, że ja na tym Voodoo 3, biedak, grałem chyba w 15 klatkach, ja to w 15 get klatkach. Get you again, girl! You have a sleep. I could have killed you in 9 different ways. W ogóle jak tam wybuchy się pojawiały, to tam klatki spadały do 5, ale i tak grałem po prostu, bo ta gra jakoś tak mi się podobała. Pamiętam, że wtedy już Mariolę znałem. I Mariola często pyta, co robisz, a na polskim rynku naprawdę błyszczała pod kątem użytego engine'u i użytych tam tych wszystkich technologii. To było naprawdę dobre. Pojawił się też dodatek do Chrome, nazywało się to Space Force, ale Space Force już nie był taki dobry. Hey, just stay low and you'll be fine. Po prostu tam wszystko było po polsku, tak? Wszystko było spolonizowane, spolszczone. I tak chyba ta wokali, czy tam ta dialogowa wypadała całkiem nieźle, to było jakieś takie były jakieś tam pewność uczności. Jak się low, to radar. W miarę okej. Nie przeszkadzało to, jak się grało. Po polsku, słyszę, że sobie pointer,
benzyną i podpalić. No tam chory. Pamiętam, że była coś takiego, że jak podszedłeś do ognia i sam się zapalałeś, to musiałeś rozpiąć rozpór, zacząć lać i lać sobie na gębę, żeby to zgasić. To były tam sytuacje chore. No i tam też pojawił się tłumik z kota, kiedy można było kota wziąć i nasadzić na karabin i służyło to wtedy jako tłumik. To były takie w ogóle jakieś chore pomysły z tym postalem, ale grało się w to dosyć przyjemnie. Przede wszystkim ręce mała, to jest ta swoboda, Long before daylight dawns on me.
brakowało mi tego klimatu śnieżnego, który był w pierwszej części. Dwójka już tak nie była taka klimatyczna jak część pierwsza. Chociaż grało się w to przyjemniej z tego względu, że te wszystkie lokacje nie były takie puste. W jedynce Maxa Payne'a wszystkie te lokacje były takie puste, sterylne, tam nic właściwie nie było. Natomiast druga część oferowała masę różnych detali, całkiem sprytną fabułą. No i to oczywiście tutaj też od czasu do czasu wcielaliśmy się w Leona Maxa Payne'a, czyli Monesa. Ale sama gra wypadała całkiem nieźle. Oczywiście ten motyw z bullet time'em został zachowany, on... Ten motyw to był... Wszystko było w 2D, natomiast w Commandos 3 już pojawiły się postacie 3D i dodatkowo, gdy wchodziliśmy do budynków, lokacje wewnątrz budynku można było obracać o dowolny kąt i to było też już takie in plus, że tak powiem. Sama rozgrywka była dosyć ciekawie pomyślana, ale to w każdej części Commandosów. Mieliśmy oddział specjalny naszych tytułowych Commandosów, w których każdy posiadał inne umiejętności. A więc był gość, który potrafił, nie wiem... Pamiętam, że kiedyś składałem jakiemuś gościowi.